Ewangelia według Jana, rozdział 10. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam. Kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, lecz inaczej się tam przedostaje, ten jest złodziejem i buntownikiem. Kto jednak wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I swoje owce wzywa po imieniu i wyprowadza je. I gdy wypuści swoje owce idzie przed nimi, i owce idą za nim, bo poznają jego głos. Za obcym nie pójdą, lecz uciekną od niego, bo nie poznają głosu obcych. Taką przypowieść powiedział im Jezus, oni jednak nie zrozumieli tego, co im mówił. Jezus więc ponownie powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam, że ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, którzy przede mną przyszli, są złodziejami i buntownikami, lecz owce ich nie posłuchały. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko, by kraść, zabijać i zatracić. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem prawdziwym pasterzem. Prawdziwy pasterz kładzie swoje życie za owce. Wynajęty jako pasterz, który nie jest pasterzem i właścicielem owiec, widząc przychodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Wynajęty jako pasterz ucieka, bo zapłata za pracę pasterską jest jego celem i nie troszczy się o owce. Ja jestem prawdziwym pasterzem, znam swoje i moje mnie znają. Jak mnie zna ojciec, i ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Ja muszę i te przyprowadzić. Słuchać będą mojego głosu, powstanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja kładę swoje życie, abym je znowu wziął. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z siebie. Mam władzę położyć je i mam władzę znowu je odebrać. Takie zalecenie przyjąłem od mojego ojca. Ponownie powstał. Podział między Żydami z powodu tych słów. Wielu z nich mówiło, ma demona i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili, to nie są słowa kogoś, kto ma demona. Czy demon może otwierać oczy niewidomym? Było w Jerozolimie święto poświęcenia świątyni i była zima. Jezus przechadzał się w świątyni w przedsionku Salomona. Żydzi więc otoczyli go i mówili mu: Jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Jezus odpowiedział im: Powiedziałem wam i nie wierzycie: dzieła, które ja czynię w imieniu Ojca mojego, te o mnie świadczą. Nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Jak wam powiedziałem. Owce moje głosu, mojego słuchają i ja je znam i towarzyszą mi. Ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wyrwać z ręki Ojca mojego. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Żydzi podnieśli kamienie, aby go ukamienować. Jezus odpowiedział im, Wiele dobrych czynów pokazałem wam od mojego ojca. Za który z tych czynów mnie kamienujecie? Żydzi odpowiedzieli mu, mówiąc, Nie kamienujemy cię z powodu dobrego czynu, ale za bluźnierstwo i że ty będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Jezus odpowiedział im. Czy w prawie waszym nie napisano, ja powiedziałem jesteście bogami? Jeżeli nazwał bogami tych, do których dotarło Słowo Boże, a pismo nie może być rozwiązane, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wymówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jeżeli nie czynię dzieł mojego Ojca, nie wierzcie mi. Skoro natomiast czynię, choćbyście mi nie wierzyli, uwierzcie czynom, abyście poznali i wierzyli, że ojciec jest we mnie i ja w nim. Wtedy ponownie szukali sposobu, aby go pojmać, ale uszedł z ich rąk. Odszedł ponownie za Jordan na miejsce, gdzie wcześniej chrzcił Jan, i tam pozostawał. Wielu przychodziło do niego i mówiło, Jan żadnego znaku nie uczynił, ale wszystko cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą. Wielu tam mu uwierzyło.